Dropiewski Filar. Małgorzata Rogal-Dropińska to nauczyciel historii, wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Jana Brzechwy w Dopiewie. Z dopiewską oświatą związana od ponad 20 lat. Laureatka Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej imienia Grażyny Langowskiej w kategorii nauczyciel, wychowawca, instruktor, opiekun. Zakrzewienie postawy patriotycznej w młodym pokoleniu. Pomysłodawczyni wielu nowatorskich projektów historycznych, m.in. Tajemnice Lasów Zakrzewsko-Paleńskich, Świadkowie Historii. Członkini Zespołu Historycznego Gminy Dopiewo. Satysfakcję daje mi przede wszystkim praca z młodymi ludźmi, ale specyficzna praca, żeby ich mobilizować do myślenia, żeby ich mobilizować do poszukiwania, do otwartej postawy, do tego, żeby byli ciekawi świata. Bo jak będą ciekawi świata, to zwrócą uwagę na wszystko to, co jest ważne. Gdy wypuszczamy uczniów ze szkoły, tak zawsze mówimy, obyśmy kiedyś mogli z dumą mówić, to moi uczniowie. Więc jest teraz taki moment, że ja mogę z dumą powiedzieć, to moja uczennica i moja wychowanka. Historia lokalna wymaga od nas bardzo ciekawych umiejętności. A przede wszystkim bycia detektywem, bo trzeba ją z kawałeczków wspomnień składać. I to składanie jest tak ekscytujące. Ta pasja detektywa, szukania odpowiedzi, umiejętność rozglądania się wokół siebie i szukania tematów, to jest podstawa. Bardzo ładnie angażuję wszystkich do działania. Oczywiście pani Małgosia, tak jak powiedziałam, ma tyle energii, ciągle nowej, ciągle świeżej, że angażując innych, okazuje się, że no nasza szkoła to jest za mały obszar dla niej. Jako absolwent gimnazjum w Dopiewie, a obecnie student kulturoznawstwa, o pani Małgorzacie Rogal-Dropińskiej mogę się wypowiedzieć w samych pozytywnych słowach. Bardzo dobrze pamiętam, kiedy w Dopiewie miały miejsce sesje historyczne, kiedy pani Małgorzata zaszczepiła w nas chęć do poznania lokalnej tradycji, jak w bardzo ciekawy sposób mogliśmy poznać, jak nasi dziadkowie i rodzice postrzegali lokalną społeczność. W ogóle uważam, że Dopiewo ma szczęście, że pani Małgosia jest tutaj nauczycielem, jest mieszkanką Dopiewa i wynajduje różne historie od ludzi, przeprowadza wywiady, zbiera informacje. Niektóre uważam są wręcz odkrywcze. Po prostu dla naszej Małgosi nie ma tajemnic. Historia lokalna tutaj w Dopiewie dla każdego mieszkańca może być wielką atrakcją. Bo mamy tu zarówno wspaniałe legendy o przeszłości, chociażby o Napoleonie Bonaparte. Mamy oprócz tych legend mnóstwo takiej historii żywej, mocno powiązanej z tą wielką historią, która się działa. Bo nasi mieszkańcy uczestniczyli w tej wielkiej historii i jak gdyby na każdym kroku można ślady tego odnajdywać. Jako nauczyciel historii potrafi świetnie łączyć historię z nowoczesnością, czyli uczy tej historii, wykorzystując najnowocześniejsze środki przekazu cyfrowe. Jest po prostu w tym rewelacyjna. Pani Małgorzata bez wątpienia zasługuje na tę nagrodę. Spójrzmy, jak codziennie żyje tą historią. Pani Małgorzata Rogal-Dropińska, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Jana Brzechwy w Dopiewie, to nauczyciel z pasją, z wielką pasją. Małgorzata Rogal-Dropińska, laureatka dopiewskiego filaru w kategorii Super Filar.